Co najmniej 8 włamań ma na koncie 22-letni mieszkaniec Augustowa, który trafił w ręce policjantów. Podejrzany o włamania i kradzieże miał według ustaleń mundurowych narazić pokrzywdzonych na straty, które oszacowano na ponad 9 tysięcy złotych. W kręgu zainteresowania młodego augustowianina leżały przede wszystkim elektronarzędzia powszechnie przechowywane w piwnicach. Ale nie tylko. Nie gardził artykułami budowlanymi, sprzętem wędkarskim, drobnymi sprzętami AGD, obuwiem. Wśród skradzionych przedmiotów znalazły się również łuk i noże. Mężczyzna został zatrzymany na terenie ogródków działkowych, gdzie przechowywał skradzione przedmioty. Funkcjonariusze odzyskali część z nich i, jak zapowiadają, niebawem wrócą one do prawowitych właścicieli. Podejrzany usłyszał łącznie 8 zarzutów. 5 dotyczyło kradzieży z włamaniem, a 3 usiłowań tego przestępstwa. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.